Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w pierwszym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, cieszę się bardzo, że być może teraz uda się wreszcie tą serię skończyć tak na 100%, byłoby naprawdę świetnie. Gram na najnowszym patchu jaki jest, czyli 1.75.14, z tego co się orientuję już nowszy patch nie wyszedł. Zagramy bez balansu alternatywnego i bez włączonego balansu SI, czy jak to się tam nazywa, alternatywnego SI, na poziomie średnim. Udało mi się tak teraz zadbać o kwestię nagrywania obrazu w OBS-ie i o grafikę w grze, że powinno być naprawdę w fajnej jakości w porównaniu do tego mojego nagrywania za pierwszym razem, bo szczerze mówiąc posiedziałam chyba z godzinę, jak nie półtorej nad ustawieniami Gothica 3, bo szczerze mówiąc trudniej jest go ustawić niż Gothica 1 czy Gothica 2, także to naprawdę wow, super. Dobra, nie przedłużajmy. Oczywiście Gothic 3 jest bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z Gothica 2 Noc Kruka, którego przechodziłam na kanale jakieś 4 lata temu, z tego co zdążyłam się zorientować. No i zobaczymy, co jest naszym głównym zadaniem. Docieramy na kontynent, gdzie prawdopodobnie bezimienny, skąd on pochodzi, bo właśnie kończąc Gothica 2, tak jak słyszeliście, oglądając serię, wracamy do domu. Bezimienny chciał wrócić do domu. Także dobra, nie będę już przedłużać, rozpocznijmy nową grę. Tak, bez alternatywnego balansu i przed nami jeszcze krótkie wczytywanie, a później cutscenka. Uznałam, że będziemy grali bez questpacka i content moda, bo szczerze mówiąc chciałabym zagrać w takiego czystego Gothica 3. Tamte kwestie nie mają dubbingu, także byłoby to dosyć utrudnione wszystko. Także zagramy sobie w wersję zdubbingowaną, taką, można powiedzieć, podstawową, bo nie dodaje zbyt dużo tutaj patch, tak szczerze mówiąc, tylko poprawia jakieś błędy.
Dobrze, moi drodzy, rozpoczynamy naszą przygodę. Jak widać, tutaj miasto jest okupowane przez orków, sporo niewolników. Ojej. Dobra, tutaj warto by było bić jednego, a później się skupić na drugim. Dobra. I może wypijemy sobie jakąś potionkę, bo to by się w sumie przydało. Odnośnie pewnych spraw, to jesteśmy teraz w Ardei. Nie pamiętam, czy to jest wszystko wyjaśnione, czy nie. Szczerze mówiąc, to się okaże. Ważne, żeby pokonać Herszta. No, bez alternatywnego balansu, czy tego SI, to się gra tak sobie. Ale szczerze mówiąc, to... ja nie lubię się jakoś bardzo męczyć. Herszt już poległ, więc mamy to z głowy. A, bo ty mnie bijesz. Dobra, fajnie. No tutaj jest po prostu jedno wielkie klikadło, jak zdążyliście zauważyć. Odbijamy pierwsze miasto. No i będziemy też później to eksplorować. Mamy już pierwszy poziom. Tutaj jest troszeczkę inaczej z punktami nauki. Pokazałeś mu. Tak mi się wydaje przynajmniej. No ogólnie Gothic 3 dużo zmian wprowadził do całej serii. Ale czy to coś złego, to nie wydaje mi się. Ja osobiście Gothica 3 bardzo lubię. Jedna z moich ulubionych części, ale to podejrzewam, że ze względu na to, że była pierwszą, którą w ogóle poznałam. I to pewnie dlatego. Tak mi się wydaje. No nie wiem. Jest taka szansa. Dobra, pomóżmy temu niewolnikowi. Bez wytrzymałości też da się zabijać. Dobra, gdzie mamy dalej orków? Tutaj są jacyś. Mam nadzieję, że całkiem fajnie graficznie to będzie wyglądało na YouTubie. To twój koniec. Przepędź orków z Ardei. Pierwsze zadanie wykonane. Ogólnie tutaj, jeżeli chodzi o kwestie fabularne, no to chyba każdy z nas wie, jak to wszystko wygląda. Mianowicie, no jest różnie z tym. Nie siadaj na krześle. Co zrobiłeś? Orkowie pozwoliliby nam żyć. Teraz Xardas przyśle ich tu więcej, żeby zrobili z nami porządek. Musisz się udać do Redok. Co ma wspólnego Xardas z orkami? Co z tobą nie tak? Gdzie byłeś przez ostatnie parę tygodni? Xardas jest przywódcą orków. Zdradził nas! Co jeszcze wiesz o Xardasie? Zniszczył magię runiczną, ta głupia świnia? Bez mojej magii paladyni i magowie ognia nie mają szans przeciw hordom orków. Co jest w Redok? Obóz buntowników. To w samym środku lasu. Pełno tam wilków. Dam sobie radę z wilkami. Tak, ale te bestie są wyjątkowo agresywne. No i sam nie znajdziesz tego miejsca. Twój kumpel Gorn chyba wie, gdzie go szukać. Idź z nim pogadać. Co mam powiedzieć buntownikom? Powiedz ich przywódcy, żeby przysłał nam wojowników. Sami nie mamy najmniejszych szans. A teraz i my siedzimy w tym po same uszy. Porozmawiaj z przywódcą rebeliantów. Mamy mapę świata, to się na pewno przyda. Jak się już zapewne domyślacie, naszym głównym zadaniem jest tutaj odnaleźć Xardasa. No cóż, nawet możemy sobie wejść w dziennik, tylko ja nie do końca pamiętam, gdzie to wszystko się znajduje. Pod C mamy doświadczenie i mamy już drugi poziom, a nie pierwszy. Jak widzicie, zaczynamy od troszeczkę lepszych tutaj bazowych rzeczy. Mamy zabójcę orków z naszej broni, ponieważ posługujemy się bronią orkowa zguba. No tak. Jest okej. No dobra, będziemy teraz eksplorować.
Na szczęście da się tutaj szybciej wszystko zbierać i to jest na plus. Także to pozbieramy. Potem pójdzie to na sprzedaż. No a warto to okraść wszystko teraz, bo później jak pójdziemy do Redok i przyjdą tutaj buntownicy, to już nic stąd nie weźmiemy. Mamy kuferek. Szeroki miecz pierwszy. Tutaj schemat na broń. Całkiem fajnie. Ogólnie tutaj jest, wiecie, otwarty świat i to taki naprawdę w 100%. I wielu osobom się to po prostu nie podoba, bo gra nie ma rozdziałów, możemy sobie robić wszystko we właściwej kolejności. No, ale prawda jest taka, że jest tutaj fabuła i jest ona dosyć mimo wszystko ciekawa. Aktualnie musimy po prostu odnaleźć Xardasa i to jest rzecz, którą potrzebujemy zrobić. Zresztą tak, pytanie, gdzie są zadania, bo ja już zapomniałam. Gdzie mamy zadania? Możemy też tak sobie wchodzić. Mapa świata. Znajdź Xardasa, to jest zadanie główne dla nas. No i nie wiemy, gdzie jest Xardas, prawda? Prawda. Porozmawiaj z przywódcą rebeliantów w Redok. No, ogarniemy tę kwestię. Czy ja otworzyłam ten kufer, bo nie zakodowałam. Ten otworzyłam, ten też. Tu już nic nie było, nie. Dobra, to możemy lecieć dalej. Troszeczkę nam zajmie tutaj eksploracja tego wszystkiego. No, ale warto. Mamy magiczny teleport do Ardei. Tak, do zobaczenia. Tak, do zobaczenia. Dobra, bo bym chciała złoto wziąć, a nie z tobą gadać, gościu. No i dobra, i mamy tutaj też pulpity. Już to wiem. O nie, Bezi już to wie. Straszne. Dobra, stołek. Nie potrzebuję stołka. Dobra, z naszymi przyjaciółmi to porozmawiamy może na końcu. Tutaj warto przejść się wszędzie. Pozbierać te towary. No, pierwszy odcinek będzie taki dosyć nudnawy. Ogólnie te pierwsze odcinki takie będą. Nieciekawe. Bo po prostu musimy sporo miejsc odwiedzić, poznać troszeczkę ten świat, jak to wygląda. Przy okazji pod M mamy mapę świata, także tutaj mamy Myrtanę, mniej więcej do tej linii. Tutaj Nordmar, Myrtana i Varant. No, podejrzewam, że większość z was to wie, ale wolę tak, wiecie, żeby było wszystko jasne. Dobra, tam na górze byłam. Byłam tam? Jezu, ja mam zaćmienie mózgu, oczywiście, że tutaj byłam. Dobra, bo ja jeszcze nie chcę z naszymi towarzyszami rozmawiać. Trzymaj się! Tylko najpierw bym sobie tutaj pochodziła. Kolejny kuferek. Dzisiaj będziemy zwiedzać Ardeę. Dobra, tylko kufer, nic więcej. Dobra, to zróbmy takie kółeczko. Tutaj chyba jeszcze nie wchodziłam. Tutaj możemy na samym początku znaleźć przepis. Bardzo fajny. Mamy wytrychy. Trochę szkoda z tymi wytrychami jest, że one w taki głupi sposób się zachowują, jak na mój gust. Powinni to zrobić twórcy troszeczkę inaczej, niż to przygotowali dla nas. Ale nie można mieć wszystkiego. Sporo kufrów, sporo pierdółek. Przynajmniej później się to sprzeda. Szczególnie te orkowe bronie. Myślę, że tutaj nam się przydadzą na sprzedaż. Dobra, sprawdźmy, co my tu mamy na górze. I o, jest kuferek. Bałam się, że nic tutaj nie będzie. Możemy sobie popatrzeć. Jak widzicie, tam jest magiczna bariera. Widzieliśmy na filmiku jej powstawanie. No i jak zauważyliście, już pewnie tutaj orkowie są inni niż na kontynencie. Czy ja się teraz włóczę gdzieś? Nie, dobrze, idziemy. Tu jest kuferek. Skorzystano z wytrycha. No i oczywiście wytrych automatycznie się tutaj kończy i to jest trochę głupota. Ale przynajmniej nie chomikujemy tych wytrychów.
Nie no, ja uważam, że warto to pozbierać wszystko. Jeżeli mam być szczera. Dobra, tutaj nie było nas jeszcze. Teraz wszystko należy do nas. Dobrze, panie buntownik, wy się na razie jeszcze nie czepiacie, że ja to zbieram, ale chwila, moment i byłoby już jedno wielkie czepianie się. Stół, tu zawsze były fiolki na górze. Nie na krzesło. Okej. Okay. Fiolka jeszcze jedna. Tu będzie chyba pulpit jakiś fajny. Tu jest napisane coś o alchemii. Tak, plus 5 do alchemii. O, mikstura many. Fiolka. No i tutaj mamy przepis na miksturę leczniczą, więc to się na pewno przyda, bo zbieranie tych ziółek jest naprawdę bardzo ważną rzeczą. Stół alchemiczny, tam już nic raczej nie będzie, chyba że orkowie wywalili bronię tutaj. Nie, bo chyba uciekli bardziej drugą stroną. No dobra. Kolejna chatka, puchatka. Tutaj chyba też będzie kolejny pulpit jakiś ważny. Już to wiem. A jednak nie. Mi się wydawało, że tutaj gdzieś był. Myślałam, że tutaj. Może niżej? Albo tam na górze? Tu jest parę rzeczy. Fajnie, że zbieram chleb spod lady, nie widząc go w ogóle. Dobra, szyneczka, chochla i winko. Wiecie, tak też nie skupiam się, żeby zbierać totalnie wszystko, bo jakbym tak chciała, no to Chryste, Panie. Nie chciałam się modlić. Nie dawaj mi nic. Chlebek, owsianka. Jabłuszko. I surowe mięso, dziękuję. Dobra, najpierw wejdziemy na górę. Chyba tutaj był ten pulpit na górze. Tak jest. Także za chwilę przeczytamy. Okej, jeszcze jeden kuferek jest z tyłu. Na początku krainę tę zamieszkiwali koczownicy. I wieczny wędrowiec wskazał im drogę. Prastara wiedza plus 5. Dziękuję serdecznie. Mamy dopiero 5. No dobrze. Tutaj też same kuferki. Tutaj jest więcej rzeczy w quest packu i content modzie, jak się możecie domyślać, ale to nic, bo i tak tutaj jest całkiem okej, wydaje mi się, pod tym względem. No i dobra, zatoczyliśmy kółko. Pora pogadać z naszymi towarzyszami. Już za chwilę. Tylko jeszcze sobie to zbiorę, póki mnie żaden nie zagadał. Co jest dosyć dziwne, bo byłam pewna, że mnie ktoś zagada. Ale jednak nie. I tutaj widzę, że nie wyrzucili broni, jak uciekali. Szkoda. Znów wpakowaliśmy się w kłopoty. Co tu się stało? Najwyraźniej orkowie wygrali wojnę z królem Robarem. A teraz przewalają się jak fala przez tę ziemię, zniewalając ludzi. Ale przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, co się stało z Lesterem. No, to jest bardzo ważna rzecz. Jak za starych czasów, co? Ci orkowie nie byli tacy twardzi. Pewnie zdarzają się twardsi. Co z Lesterem? Chyba miał sprowadzić posiłki. Nie lubię orków. Nic na to nie poradzę. Co się dzieje z Lesterem? Miał sprowadzić posiłki. Moje runy straciły moc. Nie sądzę, aby z pozostałymi magami ognia było inaczej. Wyruszę w podróż, aby nauczyć się prawdziwej, prastarej magii. O czym ty mówisz? Przed powstaniem run tylko nieliczne, niezwykle potężne istoty parały się magią.
Ta wiedza musiała zostać gdzieś zachowana. I to właśnie jej będę szukać. Powodzenia. Dziękuję. Jeszcze się spotkamy. Czyli Milton już sobie idzie tutaj. Dobra, to niech sobie idzie. Dobra, no my musimy się dowiedzieć, co się stało z Lesterem. No to idziemy na plażę. Ktoś mógłby nie wiedzieć, gdzie trzeba iść. Na szczęście ja wiem. Mamy dziką jagodę przy okazji. Złe wieści! Nie będzie posiłków! Widzę. Co się stało? Idź szukać statku! Wątpię, czy go znajdziesz. Co? Piraci! W mgnieniu oka było po wszystkim! Co z naszym wyposażeniem? A jak sądzisz? Musimy zdobyć nowy ekwipunek. Porozmawiaj z Diego. Niewiele jest rzeczy, których nie potrafi załatwić. No i ta moja piękna zbroja łowcy smoków właśnie poszła się pieprzyć. Co teraz zrobisz? Spróbuję się jakoś dostać na południe. Ale chyba się jeszcze spotkamy. Tak sądzę. Pogadamy później. Zostaw mnie w spokoju. No dobra, przy okazji jak tu jesteśmy, to możemy ograbić to miejsce. Straszna jestem. No to jesteśmy skazani tutaj na kontynent. Trzeba przyznać. Zrobię sobie przerwę. O mój Boże, ale tutaj zaczęło ciąć od tej wody. Jezu. Aż spadłam. I dobra, kuferek. Złamany. Bezi, ty mi nie rób takich rzeczy. F5 działa? Działa. Złamany. Gościu. Dziękuję, że mi przynajmniej 3 oddano. Która jest godzina w grze? Mogę to jakoś sprawdzić? Chyba niezbyt. No to nie. To ruszajmy do naszych przyjaciół, powiedzieć im, że jesteśmy w dupie. Fajnie, że bez braku wytrzymałości, bo trzeba dalej skakać. To jest trochę głupie. Ale nie będę wnikać. Przed nami spora seria, muszę przyznać. Trochę nam tutaj zejdzie z tym wszystkim. Co tam? Piraci. Te dranie zwiały z naszym skarbem. Na to wygląda. Obawiam się, że tym możemy się zająć dopiero później. Widzisz, mamy pewien problem. Jaki problem? Porozmawiaj ze starszym wioski. Rozmawiałem ze starszym wioski. I co proponujesz? Najpierw musimy ogarnąć ten bałagan, którego narobili orkowie. Jeden z nas musi się dowiedzieć, gdzie ukrywa się Xardas. No jasne. Nekromanta wchłonął moc Beliara i jest mistrzem orków. Chyba powinieneś się zająć Xardasem. Skąd weźmiemy nowy ekwipunek? Wiesz, jak to działa. Bierz, co tylko zdołasz. I nie pozwól, żeby ktokolwiek ci to zabrał. A ponieważ orkowie są teraz władcami Myrtany, na pewno zdobędziemy od nich dobry ekwipunek. Co planujesz? Znasz mnie. Jestem wszędzie, gdzie nadarza się jakaś okazja. Teraz Myrtana to terytorium orków. To nie znaczy, że będę się im podlizywał. Wyruszę na południe. Na pustyni na pewno czeka jeszcze nie jedna okazja. Możesz wyruszyć z Gornem. Dobra, no to... Do zobaczenia. Co teraz zamierzasz? Pójdę poszukać buntowników. Założę się, że część nadal żyje. Dobra, pytanie, gdzie ty teraz pójdziesz? Okej, siądziesz sobie przy ognisku, ale ja bym poszła z tobą do tych buntowników. Pokaż mi, gdzie się ukrywają buntownicy. To niedaleko stąd. Chodź za mną. Mnie tylko najbardziej interesuje fakt, skąd Gorn to wie, kiedy przybyliśmy tutaj parę minut temu. Nie wiem. W to akurat nie będę chyba wnikać.
Skorzystamy sobie z okazji. Kolejna bestia! Pokazała masz! Tobie już podziękujemy, paskudo. Witam pana ścierwojada. Dawaj, gornik, idziemy dalej. Tylko się nie baguj, proszę cię. Nie rób takich dziwnych rzeczy. Tych bestii jest więcej! Super, Gorn, a może byś się tym zajął, a wiesz? Masz. Tobie już podziękuję. Goblińska jagoda od razu. Na wejściu. Nie, już po ścierwojadach. Pozbierajmy tych ziółmany, bo to się przyda ogółem. Może niekoniecznie w tej chwili. Ale się przyda. Tu jest szczaw królewski. Ja muszę sobie wydrukować mapkę ze szczawiami i ze smoczymi korzeniami, żeby potem nie spieprzyć sobie gry. Więc będę pamiętała, że tutaj zgarnęłam od razu. Przynajmniej się postaram. Widzisz? Tu są. Wiedziałem. Mam nadzieję, że orkowie nigdy nie znajdą tej kryjówki. Zostanę tu jakiś czas, a później ruszam w dalszą drogę. Trzymaj się. Do zobaczenia. Dobra. Robi się coraz gorzej. Nie wyglądasz na drwala. Wydaje mi się, że twoje miejsce jest w jaskini wśród wojowników. Jak leci? Niezbyt dobrze. Zostaliśmy wygnani z obozu przez agresywne dziki. Wspominałem o tym wojownikom, ale myślą tylko o walce z orkami. Jeśli te bestie wkrótce nie znikną, nie będziemy mogli kontynuować pracy. Co dostanę, jeśli zabiję dziki w waszym obozie? Jestem prostym robotnikiem. Nie mam zbyt wiele. Ale jeśli nam pomożesz, dam ci 30 złotych monet. Zajmę się tymi dzikami. Gdzie są? Wejdź po tych schodach i skręć na wschód, do lasu. Rozumiem. Dobra, nowe zadanko mamy. To od razu myślę, że się możemy nim zająć dzisiaj. Kuferków oczywiście nie otwieramy, bo dostaniemy w papę. Prześpijmy się za to do rana, żeby nie biegać po ciemności. Chociaż Gothic 3 ma taki fajny klimat, jak się nocą biega, bo nie jest jakoś bardzo ciemno. Tylko wręcz tak fajnie, właśnie przyjemnie. Dobra, zróbmy jakąś F5, bo się tutaj przyda z tymi dzikami. One są tutaj już zaraz na górce. Okej, dwa przybiegły do mnie. Dobra. Nie jest dobrze. Tutaj najlepiej te krótkie zastosować. Czy tamten pobiegł tam na dół? Chyba tak. Te cholerne bestie są wszędzie. Ale mi się to nie podoba. Odłóż broń. Tak, kurde, odłóż broń. Widzisz? To nie było takie trudne. Dobra, panie dzik. Kolejna bestia. To ostatni, który nam został. Dobra. Pięknie. Nienawidzę tych bestii. Musimy się nauczyć obdzierać je ze skóry jak najszybciej. Żeby nam się to opłacało. Przy okazji pozbieramy rośliny. Chyba nie chcę tego słyszeć. Bo też nam się przydadzą za chwilę w sumie. Może lepiej nie zmalaj tego. Sporo tego. Dobrze, że da się to szybciej zbierać.
znaczeniu. O Boże, mogę tak zbierać. Ale fajnie, był czas, że miałam tego content moda i quest packa i to nie działało. Odkryłam nagle Amerykę, no nie? Czajcie to? Nie podoba mi się tylko to, że wilki słyszę. Dobra, tutaj wilków nie widzę. Są orkowie. O, jest jeden wilk. To F5 i może się z nim spróbujemy zmierzyć. Wilki są na tyle upierdliwe w Gothiku 3, że... lepiej nie podłazić. I najlepiej na krótkie. O, kolejny szczaw królewski znalazłam. Już będę pamiętać, że przy Ardei mam dwa szczawie ogarnięte. Dobra, ten z dołu się chyba nie rzucił. Dobra, ja się muszę nauczyć zbierać tym. Witam panów. Hej, Mora, co się tu skrada? A wiesz co, paczki z bronią sobie zabieram. I kolejny szczaw królewski, już trzeci. Dobra, tutaj były chyba tylko dwie paczki z bronią, z tego co kojarzę. Wracamy do lasu i oddamy też to zadanie za chwilę. Podoba mi się, że tak zgrabnie nam to idzie. I powiem wam, że naprawdę ciężko jest w Gothiku 3 nagrywać odcinki takie po pół godziny, bo ja osobiście mam z tym duże problemy, szczególnie, że ledwo się zdążę rozkręcić i już zaraz trzeba kończyć odcinek. Dlatego wiecie, teraz mam taki po prostu rarytasik, bo mogę te 45-minutowe robić, około nawet 50 i jesteśmy w stanie dużo więcej osiągnąć. Są jelonki, ale... nie potrafię za bardzo strzelać z łuku na tyle, żeby pokonać go na strzała. Więc na razie niech sobie żyją. No i dobra, chyba wyzbierałam większość tych roślin. Brenton. Agresywne dziki nie żyją. Możecie wrócić do pracy. Wreszcie ktoś, kto przejmuje się naszymi problemami. Dziękuję, wojowniku. Oto moje złoto. Dziękuję, 30 sztuk złota. No to mamy problem. Tu jest jeszcze Gelford. Musisz bardzo uważać w tutejszych lasach. Wszędzie są orkowi zwiadowcy. Opowiedz mi więcej o tym miejscu. To największy obóz buntowników na wybrzeżu. Nazywamy go Redok. Ukrywa się tu wielu rojalistów, którzy zdołali się wymknąć orkom. Mam nadzieję, że nie jesteś szpiegiem orków. Albo spotka cię marny los. Rozumiem. Orkowie nie wiedzą o tym obozie? Gdyby orkowie wiedzieli, że się tu ukrywamy, już by nas dawno zabili. Powiedz mi więcej o buntownikach. Jesteśmy jedynymi wolnymi ludźmi w Myrtanie, którzy nadal występują przeciw orkom. Orkowe patrole są naszym największym problemem tu na wybrzeżu. Ostatniej nocy jeden z nich podszedł niepokojąco blisko. Gdzie są teraz orkowe patrole? Jeden orkowy patrol jest w ciągłym ruchu. W tej chwili znajduje się w połowie drogi stąd do Ardei. Drugi patrol zatrzymał się na farmie na wschodzie, między tym miejscem a Cape Dan. Jeśli nie zajmiemy się nimi teraz, to w końcu trafią do Redok. A co z ludźmi, którzy pracują dla orków? Większość z nich to niewolnicy. Ale orkowie zatrudniają też ludzkich najemników. Do pewnego stopnia mogą się oni poruszać swobodnie wśród orków. Mam tylko nadzieję, że nie będziesz się z nimi zbytnio bratać. Dlaczego mam unikać najemników na usługach orków? Ci, którzy pracują dla wroga, sami są wrogami. Ścieżka orkowego najemnika to łatwa droga, pozbawiona wolności, wymierzona przeciw Inosowi, naszemu bogu. Odwiedzę orkowy patrol na farmie. Uważaj,
Jeśli wezmą cię za buntownika, rozerwą na strzępy. Zajmę się tym wędrującym orkowym patrolem. Bardzo proszę, ale uważaj, żeby nie znaleźli naszego obozu. Przybywam z Ardei. Odebraliśmy wioskę orkom. Porozmawiaj z Javierem. Już o tym słyszał. Jeden z naszych zwiadowców widział całe to zdarzenie. Javier jest niżej, w pieczarze. Pokaż mi swoje towary. Dobra, jak widzicie, on ma pancerze. Nie mam mowy. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godzien. Tak, i potrzebujemy tego. Ma też ubranie farmera, skórzany strój, lekki pancerz buntownika. Jesteś w porządku. To jest rzecz, którą aktualnie jesteśmy w stanie kupić. Natomiast ja jej jakoś bardzo nie potrzebuję. Na razie też może nie będziemy handlować. Może jeszcze dzisiaj ogarniemy te patrole. Na pewno ten jeden, który właściwie widzieliśmy, bo już tam byłam. Tutaj tego dzika przeszukałam? Tak. No możemy się pozbyć tego patrolu. Nie wszystko naraz, no nie? O, tutaj już widzę, Brenton poszedł pracować. Może być jak dla mnie. Muszę sobie pobrać mapkę tych szczawi królewskich i pozaznaczać trzy w okolicy Ardei, że mamy już. Okej, tutaj jest wasz czworo. Daj mi. Problem jest taki, że ja ich mogę pobić, ale oni nie zginą. Dlatego wypadałoby coś zrobić, żeby byli wrogo nastawieni do mnie. Ciekawe tylko co. Nie da się tak? Przestań używać magii! Da się tak. To mu nic nie zrobiło. Dobra, w sumie to widzę, że sobie poradzimy raczej. Najwyżej będą wstawać. Ten wojownik to jest największy mój aktualnie problem. Dobra, widzę, że bez problemów. Dobranoc. Dobra, tamten najwyżej zdąży wstać. Miałaś szczęście. Widzę, że tego kompletnie nie zauważył. To ma problem. Jeszcze nie zdecydowałam, czy zagramy po stronie buntowników, czy po stronie... No dobra, może być w sumie. Czy po stronie najemników, bo szczerze mówiąc jest to dosyć taka decyzja... Cóż, no raczej się nastrajam w stronę zagrania buntownikiem, tak jak za pierwszym razem, kiedy próbowaliśmy. Chociaż wiecie, najbardziej to bym chciała zagrać po prostu pod Adanosa. O, piękne tekstury, piękne. Mamy wilczka. Tutaj jest większa watacha w okolicy. Z tego, co właśnie pamiętałam. No i sami widzicie, tak dobrze mi się gra, że po prostu, no... nie idzie. Aż za dobrze. Tu jest kolejny wilczek. A
Ja tylko po ziółka w sumie tutaj przyszłam sobie. No, tu jest już ich więcej. Także może się nie będziemy pchali. O, Boziu, dobra. W sumie przypomniało mi się, że do Redox sobie nie mamy teleportu, także wypadałoby już tam wrócić. O, tu już są krwiopijce. To już bym nie chciała na razie się z nimi witać. No dobrze. Moi drodzy, pójdziemy oddać to zadanie Gelfordowi i myślę, że już będziemy też na dzisiaj kończyć. W kolejnym odcinku sobie przejdziemy też po Redox, wykonamy parę zadań. Raczej będę chciała stopniowo się tym zajmować. Chociaż naprawdę jest taka, że nie zajmie nam to raczej zbyt wiele czasu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, Gelford jest przy ognisku, powinien być zadowolony. Wędrujący orkowy patrol został zniszczony. Doskonale. Byli niebezpiecznie blisko. Dobra robota. Oto twoja zapłata w złocie. No i dobrze. Moi drodzy, zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Dziękuję wam już bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla was ten film i mam nadzieję, że tak jak ja cieszycie się na rozpoczęcie serii z Gothiczka 3, bo ja naprawdę go uwielbiam i naprawdę liczę, że po prostu uda nam się teraz wreszcie to dopchnąć do końca. Jeszcze raz dzięki wam serdeczne, trzymajcie się, cześć!